robimy to zadanie. Tutaj połóż sobie obok na przykład, albo tu, dobre. Które zadanko teraz robimy? Dobrze, to proszę bardzo. Ile nutek? Ale na razie tutaj nie gramy na pianinku, tylko to. Które chcesz? To proszę bardzo. Znajdź mi takie dwie nutki. To są chłopcy czy dziewczynki? Chłopcy. Obydwie chłopcy? Chłopczyk i dziewczynka. Dobrze, no to robimy. Chłopczyk i dziewczynka. Tutaj schodził? Na przykład. Tylko jeszcze musisz popatrzeć, czy dokładnie tak zrobiłaś jak tu. Jakie to są nutki? Jedna w polu przedostatnim. Nie. No jakżeż to? Aga. Ta nutka w polu jest w tym. Tutaj? Czy tak? No tak jak na obrazku masz. Która nutka jest dziewczynką? Ta co wyżej, czy ta co niżej? Agusia? Ta co niżej. No to popraw, bo u ciebie odwrotnie wyszło. Tak? Pokaż, bo nie tak widzę, zasłaniasz mi rączką. Tak ma być. O. I teraz mi powiedz, ile nutek to obejmuje? Trzy. Gdzie trzy? Gdzie trzecia się zmieści? Pokaż. Ale to będzie taka sama. To? No to ta. To nic innego się nie mieści, tylko dwie nutki mamy. Dawaj, zaznaczymy. Jedna czy dwie? Dobrze. Następne zadanko robimy. Kogo tutaj mamy? Chłopców czy dziewczynek mamy, Agusia? Chłopców. No to dawaj. Bardzo dobrze. Policzymy, ile nutek to obejmuje? Dwie. Nie, no dwie co są te, a sprawdź, czy pomiędzy nimi się coś nie mieści. O nie. Jak to nie? Na linijce by mogła być tutaj dziewczynka. Mogłaby być? Zgadza się? No to w sumie ile mogłoby się zmieścić? Trzy. Czyli ten interwał obejmuje nam trzy nutki. I to jest tercja. Jeszcze raz pokaż. No, tak, proszę. Zagraj. Tak. Dobra, następna linijka. Robimy? Agusia, następne robimy zadanie? Tak? Tak. No to dawaj. Chłopcy czy dziewczynki? Tutaj. Chłopcy. Dobra, no to zrób mi takich dwóch chłopców. Jeden w pierwszym polu, na samym dole, tak? Tutaj. A drugi, jedno pole ominąć. O, dobrze. No i teraz trzeba policzyć, ile tutaj pomiędzy nimi nutek by się zmieściło. Dawaj policzymy. Tutaj na linijce dziewczynka się zmieści? Mhm. A tu chłopczyk? Mhm. A tu? Dziewczynka. Czyli w sumie ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak? Sześć. Nie, sześć. Jeszcze raz liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kwinta. Pięć to kwinta. Dobrze. Dobrze rozwiązałaś. Robimy ostatnie? To ostatnie robimy zadanie, czy już koniec? Ostatnie. Dobra. No to proszę, chłopcy czy dziewczynki? Chłopcy. Dwóch chłopców. W tym samym polu. No to ile to? Ale to jest, to było, tak, dobrze. W drugim polu. I mieści się coś pomiędzy nimi? Nie. Czyli to jest jeden i ten sam dźwięk. To się nazywa pryma.
pokaż, bo nie widać było, jaki naciskasz. Tak. Brawo, bardzo ładnie.